Biedny Spyro, chociaż przez tyle gier lata po różnych światach, pomagając dorosłym smokom, sam nigdy nie miał okazji dorosnąć. Kto wie, może w mającym się pojawić remake'u oryginalnej trylogii, zatytułowanym Spyro Reignited Trilogy, nareszcie doczekamy się epilogu, w którym zobaczymy naszego ulubionego fioletowego smoka w nieco starszej postaci? Witajcie, tu Marta Tarasiuk, początkująca pisarka, artystka cyfrowa i youtuberka. Dziś jestem tu z wami, aby zastanowić się, jak wyglądałby w pełni dorosły smok Spyro, gdyby rzeczywiście miał się pojawić w Spyro Reignited Trilogy. Od razu zaznaczę, tak jak powiedziałam we wstępie, chcę zaprojektować mojego dorosłego Spyro tak, aby pasował do estetyki Spyro Reignited Trilogy. To znaczy, że rysując będę bazować głównie na materiałach promocyjnych, które pojawiły się w ciągu ostatnich miesięcy, starając się naśladować ich styl. Nie będę natomiast naśladować stylu retro oryginalnej trylogii, ani sposobów, w jakie dorosłe smoki wyglądały w serii The Legend of Spyro. Dlaczego ta informacja jest taka ważna? Widzicie, seria The Legend of Spyro była nie tyle sequelem, co kompletnym rebootem oryginalnego Spyro. Świat, historia, ton, a nawet postaci zostały kompletnie pozmieniane. Jedną z takich zmian była decyzja, aby dorosłe smoki przypominały bardziej wersję, którą kojarzymy z legend i różnych powieści fantasy. Dlatego w tej serii dorosłe smoki są wielkie, masywne, a przede wszystkim chodzą na czterech łapach. Tymczasem w poprzednich grach, w tym także w oryginalnej trylogii, na czworaka poruszały się jedynie młode smoczęta. Wraz z wiekiem ich budowa anatomiczna całkowicie się zmieniała, także w momencie osiągnięcia dojrzałości były już stworzeniami całkowicie dwunożnymi. Przyznam, że sama bardzo lubię serię The Legend of Spyro. Nawet planuję w przyszłości zrobić o niej kilka teorii, a także filmów rysowniczych. Jednak nie będzie to dzisiaj. Dziś chcę świętować 20. urodziny klasycznego Spyro oraz zbliżającą się premierę gry. Czy też raczej gier Spyro Reignited Trilogy. Dlaczego więc nie zdecydowałam się zaprojektować dorosłego Spyro w stylu oryginalnych gier, które wyszły w latach 1998-2000? Widzicie, pierwsza trylogia była świetna, pod względem technologicznym wręcz rewolucyjna, ale miała też swoje wady. Jedną z nich było to, że pierwsza gra, która zaczęła całą historię Spyro, nie miała zbyt wielu modeli dorosłych smoków. Większość była kopiami, tyle że z lekko pozmienianymi kolorami. Jak się pewnie domyślacie, projektowanie postaci będącej niemal identycznym klonem jakoś nie jest szczególnie porywająca. Dlatego właśnie zdecydowałam się naśladować styl akurat Spyro Reignited Trilogy, która każdemu dorosłemu smokowi dała unikalny, kreskówkowy wygląd. Oczywiście nowa wersja gry jeszcze nie miała swojej premiery, jednak w internecie krąży już wystarczająco wiele materiałów promocyjnych. Zebrałam te wszystkie koncept arty, screeny, zwiastuny, a także klipy przedstawiające rozgrywkę, w których pojawiały się dorosłe smoki. Przestudiowałam je wszystkie dokładnie i zauważyłam parę ciekawych rzeczy. Na przykład wygląda na to, że większość dorosłych smoków należy do jednego z trzech typów budowy ciała, które roboczo nazwałam szerokie ramiona, szerokie biodra oraz szerokie ramiona i biodra. Ramiona znacznie szersze od bioder mają smoki, które mają sprawiać wrażenie silnych i ekstremalnie umięśnionych. Z kolei szerokie biodra dostały się tym, które albo mają wyglądać jakby były bardzo krągłe, korpulentne, albo wręcz przeciwnie, być wysmukłe, ze słabym, prawie nieistniejącym umięśnieniem. Natomiast podobną szerokość bioder i ramion mają smoki, które są tam co nieco umięśnione, ale jakoś nie tak jak te o komicznie szerokich barach. Przyznam, że przez chwilę igrałam z myślą o narysowaniu bardzo, bardzo, bardzo korpulentnego Spyro z ogromnym brzuchem. Ale nawet ja muszę przyznać, że szanse na to, aby klasyczny Spyro tak się zapuścił, są raczej niewielkie. W końcu młodość spędził biegając po różnych krainach i ratując kogo się tylko da. Wiemy też, że uprawia wiele sportów, nurkowanie oraz ekstremalną jazdę na deskorolce. Nie mylić ze zwykłą jazdą na deskorolce. Najprawdopodobniej więc także w dorosłości pozostałby relatywnie aktywny fizycznie. Na pewno więc nie byłby ani tłuściożkiem, ani żadną chudą tyką. Wątpię jednak, aby dorobił się aż takiej muskulatury, co szerokoramienne smoki, z których każdy wygląda na wojownika, albo kulturystę, albo wojownika kulturystę. Klasyczny Spyro w grach polegał zawsze nie tyle na sile, co na swojej szybkości, zręczności i smoczym oddechu. I tak właśnie oto ostatecznie postanowiłam dać mu biodra oraz ramiona podobnej szerokości.
Przyznam jednak, że nie mogłam się powstrzymać, po prostu musiałam dać mu piękne, umięśnione ramiona. Po prostu uwielbiam sposób, w jaki wyglądają w grze. I bardzo chciałam naśladować to w moim rysunku. Jestem bardzo zadowolona z rezultatu końcowego. To zdecydowanie najlepsze męskie ramiona, jakie kiedykolwiek narysowałam. Rysowanie dłoni stanowiło prawdziwe wyzwanie, bo te, które w grze mają smoki, posiadają wiele detali i bardzo przypominają ludzkie. Tyle, że o nieco dłuższych palcach i pazurach zamiast paznokci. Cóż, nie wyszło mi idealnie, ale i tak są o niebo lepsze od tych bezkształtnych pęczków parówek, które rysowałam jeszcze rok temu. Zobaczycie, jeszcze pewnego dnia uda mi się narysować porządne ludzkie dłonie. Ze stawami i wszystkim. Ciekawostka! Jak dotąd wszystkie dorosłe smoki pojawiające się w nowych grach na tylnych łapach mają po 3 palce, a na przednich po 4. 3 zwykłe i 1 kciuk przeciwstawny. Jeśli przyjrzycie się uważnie Spyro, na wszystkich materiałach promocyjnych ma 3 szpony na tylnych łapach i 4 na przednich. Wygląda na to, że gdy smoczątko wejdzie w okres dojrzewania, po jednym palcu na każdej jego przedniej łapie przekształca się w kciuk. Ciekawe, czy ta transformacja jest powolna czy szybka? Czy jest bolesna? Niestety tylne łapy dorosłego Spyro nie wyszły mi równie dobrze. Są ekstremalnie uproszczone, kreskówkowe. Przy reszcie ciała, przy ozdobionej sporą liczbą detali, wyglądają dziwnie, nie na miejscu. Po części wynika to z tego, że narysowałam jako pierwsze, jeszcze przed ramionami, gdy nie miałam pojęcia, ile szczegółów będzie miała reszta rysunku. Jednak głównym powodem jest coś znacznie bardziej banalnego. Po prostu, patrząc na zgromadzone kadry z gier, nie potrafiłam się zorientować, jak dokładnie działają nogi smoków oraz ich anatomia. Podejrzewam, że dopiero gdy zagram w Spyro Reignited Trilogy, wreszcie rozwiążą tę zagadkę. Zauważyłam, że smoki w grze mają zaskakująco małe skrzydła w stosunku do reszty ciała. Postanowiłam, że mój Spyro będzie się wyróżniał i dostanie nieco większą parę. Biorąc pod uwagę, ile się naszybował i nalatał w młodości, wcale nie byłoby dziwne, gdyby w dorosłości jego skrzydła, a także mięśnie odpowiadające za lot, były potężniejsze niż u reszty smoków. Nieco zmniejszyłam mu oczy i dodałam także po parze kolców, na policzkach i na brodzie. Dzięki temu jego twarz wygląda nieco starzej, chociaż nadal wystarczająco przypomina dawnego Spyro. Dlaczego wybrałem akurat kolce? Przypominają mi nieco piercingi, a stary Spyro sprawia na mnie wrażenie kogoś, kto zdecydowanie prędzej czy później zrobiłby sobie piercing, gdyby tylko mógł. Teraz nawet trochę żałuję, że nie dodałem mu jeszcze większej ilości kolców, na przykład na łokciach. Czy wiecie, co jeszcze różni dorosłe smoki ze Spyro Reignited Trilogy od tych klasycznych? Te z oryginalnej trylogii przeważnie nie miały przy sobie wielu rekwizytów, co najwyżej jakiś wisior zarzucony na szyję albo coś podobnego. Tymczasem ich nowe wersje nie tylko noszą przy sobie różne rekwizyty, jak na przykład gigantyczny pędzel, nawet noszą na sobie ubrania! Chociaż ich garderobę przeważnie trudno nazwać kompletną, przeważnie wiele smoczego ciała jest odsłonięte. Uznałam, że byłoby dziwne, gdyby mój dorosły Spyro niczego przy sobie i na sobie nie nosił, tak jak wtedy, gdy był dzieckiem. Ponieważ dorosły Spyro wojownikiem nie jest, jego strój nie ma służyć jako zbroja, tylko do ozdoby i zaznaczenia jego statusu w smoczym społeczeństwie. Spyro z oryginalnych gier ma spore ego i wcale się z tym nie ukrywa. Z tego powodu sądzę, że wybrałby dla siebie szaty w szkarłatnych i złotych kolorach, jako że są to barwy królów. Da mu także pasującą do ubrania laskę. W grze Spyro, A Hero's Tale, członkowie smoczej starszyzny często takie właśnie mieli. A sądzę, że Spyro, po tym wszystkim, czego dokonał, na pewno zostałby wliczony w jej poczet. Nawet pomimo stosunkowo młodego wieku. Tak więc, nie. Ta laska nie jest magiczna, to tylko oznaka statusu. Okej, pewnie już zauważyliście, że mój Spyro zamiast paska używa szalika i zastanawiacie się, dlaczego? Po prostu, dlaczego? Odpowiedź jest prosta. Otóż, kryzys wieku średniego. Spyro martwi się, że teraz, gdy dorósł, już nie jest wystarczająco cool, więc za wszelką cenę próbuje chociaż trochę się odmłodzić. Wcześniej próbował nosić czapkę bejsbolówkę odwróconą daszkiem do tyłu, ale rogi i grzebień mu przeszkadzały, więc postanowił, że zamiast tego będzie nosił szalik w pasie, a nie na szyi. Dzisiejsza młodzież na pewno uzna coś tak buntowniczego za cool. Prawda? Prawda? Żeby udowodnić innym smokom, że nie, noszenie szalika w charakterze paska wcale nie jest niepraktyczne, Spyro dołączył sobie do niego niewielką torebkę, w której może przenosić różne drobiazgi. Często także zatyka sobie różne rzeczy za szalik. Najczęściej są to czyste zwoje, na których kreśli mapy wszystkich krain, które odwiedza podczas swych przygód. Ostatnim detalem, który narysowałam, były ciemniejsze łuski. Z materiałów promocyjnych wynikało, że Spyro ma je głównie na tyle i bokach głowy, plecach, biodrach, ramionach, wierzchniej części łap, a także ogonie. Przyznam, że na tym ostatnim dałam ich nieco zbyt wiele. Tak dobrze się bawiłam podczas rysowania, że dałam się ponieść. I tyle. Tak właśnie powstała moja wersja dorosłego Spyro. Czy rzeczywiście wygląda jak postać, która mogłaby się pojawić w grach? Czy sądzicie, że w Reignited Trilogy wreszcie będziemy mieli okazję zobaczyć dorosłego Spyro? Koniecznie podzielcie się ze mną swoimi przemyśleniami w komentarzach. Czytam je wszystkie, nawet wtedy, gdy nie jestem w stanie odpowiedzieć na każdy z osobna.
A jeśli zgadzacie się ze Spyro i uważacie, że noszenie szalika w pasie jest cool, zostawcie łapkę w górę pod tym wideo. Niech algorytm YouTube wie, co jest teraz trendy. Subskrybujcie kanał, aby nie przegapić żadnego z przyszłych filmów. Na przykład w najbliższy piątek zamierzam opublikować teorię o smoku Tabaludze. No chyba nie chcecie przegapić czegoś takiego? To już wszystko na dziś, do usłyszenia w kolejnym wideo. Czas oczekiwania możecie sobie umilić, oglądając filmy, już znajdujące się na kanale. Na przykład ten, w którym spekuluję, jak mogłyby wyglądać dzieci Szczerbatka i Light Furies, jak wytysować Smoka 3.